Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy serdecznie na briefingu Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, podczas którego chcielibyśmy państwa poinformować o zmianach, które zostaną na nasz wniosek wprowadzone do projektu budżetu miasta na rok 2021. Szanowni państwo, do wyborów samorządowych szliśmy z jasnym programem, którego poparli mieszkańcy naszego miasta. Zadania, które są wyartykułowane w tym programie, sukcesywnie są realizowane i będziemy zabiegać, aby do końca tej kadencji udało się jak najwięcej tych zadań z naszego programu popartego przez mieszkańców zrealizować. Cieszymy się, że w budżecie miasta znalazły się środki, realizowane jest Muzeum Handlu Wiślanego. To jest projekt, który u nas był zdefiniowany jako Muzeum Chleba. Cieszymy się, że w budżecie miasta, czy inaczej, może miasto opracowuje, pan prezydent opracowuje projekt budowy centrum wodnego oraz hali widowiskowo-sportowej z torem kolarskim na osiedlu Rządz. To też są zadania, które poparli mieszkańcy, a które znajdowały się w naszym programie. Także cieszymy się, że wiele tych zadań zaczyna mieć jakieś konkretne plany, konkretne ramy czasowe i będzie w najbliższym czasie realizowanych. Chociażby przebudowa torowiska, która jest kontynuacją działań z poprzedniej kadencji i które będziemy i jak wspieraliśmy i będziemy nadal wspierać. Niemniej jednak uważamy, że należy przyspieszyć nieco z zadaniami, które mieszkańcy zgłaszali nam podczas rozmów, spotkań, które znajdują się w naszym programie i w związku z tym nie do końca przyjęliśmy ze satysfakcją złożony przez pana prezydenta do Rady Miejskiej projekt budżetu. W związku z tym wnieśliśmy 6 poprawek, bo musieliśmy wskazać źródło finansowania. Znaleźliśmy źródło finansowania na kwotę około 1 000 000 zł, nieco ponad 1 000 000 zł. W ramach tego finansowania zgłosiliśmy konkretne zadania inwestycyjne. Wśród nich znalazła się rewitalizacja Nabrzeża Nadwiślańskiego poprzez utworzenie centrum takiej rekreacji. Chcemy, aby ruch na Nabrzeżu Nadwiślańskim wreszcie, aby mieszkańcy mogli korzystać z miejsca na Nabrzeżu Gustawa Orlicz-Dreschera, na Nabrzeżu Nadwiślańskim, którym będzie miejscem prawdziwej rekreacji, na którym powstanie plac zabaw, siłownia zewnętrzna, miejsce do grillowania, przestrzeń do spędzania wolnego czasu z prawdziwego zdarzenia. Gdyż Wisła jest otwarta na Grudziądz i Grudziądzanie też są otwarci na Wisłę. Dlatego też chcemy, aby ta część naszego miasta zaczęła jeszcze bardziej tętnić życiem. Zależy też nam na poprawie bezpieczeństwa. W związku z tym złożyliśmy projekt, aby wzmocnić monitoring miejski poprzez utworzenie dodatkowych 6 punktów, w tym na ulicy Tkackiej, gdzie jak wiemy dochodziło czasem do różnych zdarzeń. Dlatego też ten monitoring, jak i zagospodarowanie Nabrzeża Nadwiślańskiego pan prezydent uwzględnił w projekcie budżetu i zgłosi stosowną autopoprawką. Z tego co wiem, dzisiaj Komisja Budżetu będzie rozpatrywała tę autopoprawkę. Zależy nam też na innych inwestycjach, chociażby w edukację, chociażby w bezpieczeństwo służb oraz w inwestycje służące wędkarzom. Dlatego oddaję tutaj głos radnemu Łukaszowi Piaseckiemu. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, tak jak powiedział mój kolega, radny Paweł Napolski, chciałbym powiedzieć, że te projekty, o których kolega wspominał, były przez nas bardzo długo dyskutowane. Spotykaliśmy się co najmniej kilkakrotnie, więc nie są to pomysły wyssane z palca. Są to prośby, które kierowane były do nas przez mieszkańców. Także staramy się robić wszystko, żeby być słownymi, żeby się z tych próśb wywiązać. Proszę państwa, ja może odniosę się do 2 projektów. Chodzi o wspomniany SLIP, a doprecyzowując, miejsce do wodowania łodzi. Jest to projekt długo oczekiwany, dlatego że, proszę państwa, no po pierwsze trzeba zauważyć, że mamy piękną marinę, a niestety tego miejsca do wodowania łodzi brakuje. Ja jestem po wielu rozmowach z komendantem miejskim Policji, z panem komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej. Obydwaj panowie, za co oczywiście bardzo dziękuję, jak najbardziej poparli ten pomysł, uznali go za bardzo sensowny. Mało tego, dodam, że pan komendant miejski Policji wystosował pismo na ręce pana prezydenta Grudziądza, gdzie przychyla się do tego projektu. Jest też silne poparcie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, a także wielu mieszkańców, którzy posiadają łodzie.
Chcę dodać, że nie tylko mieszkańców, ale też osób, które mieszkają w pobliżu Grudziądza, jasno zasygnalizowały, że taki slip bardzo by się przydał. Poza tym można tutaj dostrzec jeszcze wiele innych plusów. Przede wszystkim takie, jak o czym wspominał już radny na Polski, jak szeroko pojęte bezpieczeństwo. Proszę pamiętać, że niedługo to nabrzeże będzie rozbudowywane, więc warto, żeby taki slip tam się znalazł. Na pewno możemy mówić tutaj o rozwoju turystyki. Także myślę, że może to znaleźć swoje szerokie zastosowanie, także uważamy, że ten projekt jest jak najbardziej pożądany. Jeżeli chodzi o drugi projekt, to renowacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej numer 5, a także gruntowna wymiana instalacji elektrycznej. Co prawda my mamy świadomość i to chcę jasno zaznaczyć, że nam zależałoby na tym, żeby wszystkie szkoły rozwijały się równomiernie. Żeby nie było tak, że jedne są promowane bardziej, inne mniej. Natomiast my musieliśmy patrzeć przede wszystkim tutaj na możliwości przyszłego budżetu, w związku z czym po dyskusjach uznaliśmy, że postawimy właśnie na szkołę podstawową numer 5, bo chociaż szkoła jest z zewnątrz bardzo ładna, wewnątrz także, ale jednak sala gimnastyczna jeszcze pozostawia troszeczkę do życzenia. Płynęły prośby ze strony rodziców, ze strony nauczycieli, jestem też po rozmowie z panią dyrektor, że ta sala wymaga renowacji. Poza tym trzeba pamiętać, że w tej szkole tak, mamy prawdziwą kuźnię talentów sportowych. Głównie chodzi o siatkarzy, koszykarki. Także wymiana parkietu i oświetlenia jest jak najbardziej pożądana. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, tutaj obydwaj moi koledzy już zrobili bardzo duży wstęp dotyczący dyskusji, rozmów, co trwało rzeczywiście w przypadku praktycznie wszystkich tych projektów bardzo długo. I tak jak podkreślił tutaj Łukasz Piasecki, były między nami różnego rodzaju zdania, do których musieliśmy się odnieść najpierw jako klub. I tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład Tężnie, to jest jeden z naszych pomysłów, który oczywiście był zawarty także w naszym programie, to chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Początkowo ustalaliśmy, że Tężnie będą lokalizowane między osiedlami Rządz i Strzemięcin. Jednak po kolejnych dyskusjach, na przykład na Komisji Kultury, padło sformułowanie, że nie jest to zbyt dobra lokalizacja z prostej przyczyny. Nie jesteśmy jako miasto w stanie zabezpieczyć tych obiektów przed ewentualnym zniszczeniem i pomysł, aby Tężnie wybudować na terenie Parku Miejskiego, wydaje się jak najbardziej sensowny. Z drugiej strony będzie mógł być odwiedzany praktycznie przez wszystkich. Zresztą ruch w parku jest i tak już bardzo duży i tylko wyłącznie można się cieszyć z tego, że mieszkańcy miasta będą mieli do swojej dyspozycji kolejną atrakcję. Pozostaje nam jeszcze wspomnieć o rewitalizacji w tym wypadku gmachu LO numer 2. Zamiast w tej chwili skateparku, o którym rozmawialiśmy tutaj cały czas i także dyskutowaliśmy o tym, czy można wybudować taki skatepark, czy to w centrum miasta, czy powiedzmy sobie na którejś części północnej. Niestety okazało się, że sumy, którymi możemy dysponować, są zbyt niskie. A pan prezydent zaproponował, żeby wybudować skatepark, który będzie posiadał zadoszenie. W związku z tym, po sprawdzeniu, ile taka inwestycja może kosztować, okazało się, że nie jesteśmy w przypadku tych pieniędzy, którymi mamy do dyspozycji, pokryć tych kosztów i postanowiliśmy w związku z tym, tu już tutaj Łukasz Piasecki także wspomniał właśnie o szkołach, obdarzyć tymi pieniędzmi LO numer 2, z tego względu, że ta szkoła obchodzi w tym roku swoją rocznicę, swoje urodziny i to raczej można powiedzieć w ten sposób, raczej wypadałoby, żeby ta szkoła nabrała nowego blasku, żeby zaczęła wyglądać jak budynek, który ma swoje, że tak powiem, już osiągnięcia. Także ja cieszę się bardzo, że udało się te wszystkie projekty przepchnąć, udało przez powiedzmy sobie ten tygiel, przez to sito komisji, a wcześniej przez te dyskusje, które sami prowadziliśmy w własnych gronach i mam nadzieję, że no będziemy się wszyscy z tego cieszyć i korzystać, nie tylko jakieś wąskie grono. Dziękuję Państwu. Paweł, tak, czy mógłbym jeszcze jedną rzecz? Tak, proszę. Jeżeli proszę. Można, proszę Państwa, chciałem tylko jeszcze jedną rzecz dodać, bo myślę, że należy to zrobić. Ja chciałbym podziękować w imieniu swoim klubu za to, że no, przeważająca część naszych projektów zyskała akceptację podczas komisji. Także to jest ważne, bo
Chciałbym podziękować tutaj klubowi Sojusz Obywatelski Grudziądz i klubowi Prawo i Sprawiedliwość, że dostrzegli sens tych projektów i chciałbym tutaj jakby spuentować to tym, że jeżeli uda się te projekty zrealizować, to potraktujmy je jako nasze wspólne, jako nasz wspólny sukces, sukces 23 radnych. Także dziękuję ślicznie. Tak, szanowni państwo, ja chciałbym jeszcze zaznaczyć, że nie odchodzimy też od tych zadań, o których mówiliśmy wcześniej. Nie odchodzimy od realizacji skateparku, gdyż chcemy, aby on w Grudziądzu powstał, co najmniej jeszcze jeden, ale marzeniem naszym jest, aby powstały dwa. Jeden w północnej części miasta, jeden w centralnej. Tak jak radny Mariusz Żebrowski powiedział, kwota około 1 000 000 zł na budowę zadaszonego skateparku, no nie byliśmy w stanie spełnić tego warunku, ponieważ znaleźliśmy finansowanie na około nieco ponad 1 000 000 zł na realizację różnych innych zadań. Dlatego też uznaliśmy, że modernizacja szkoły, liceum ogólnokształcącego nr 2 jest jak najbardziej zasadna, chociażby ze względu na to, że szkoła ta obchodzi jubileusz stulecia istnienia z jednej strony, z drugiej strony jest to jedno z najlepszych liceów ogólnokształcących w naszym mieście, a wiadomo jak wygląda elewacja tej szkoły, dlatego też postawiliśmy na tę szkołę. Szanowni państwo, podczas dyskusji z mieszkańcami, które pojawiły się chociażby na portalach społecznościowych, mieszkańcy zgłaszali nam swoje oczekiwania, chociażby czy to budowa pumptraku, czy to remonty konkretnych ulic. My oczywiście dopisujemy to do swoich list, o co będziemy zabiegać w przyszłorocznym budżecie. W ramach tego rocznego budżetu również, jeżeli pojawią się dodatkowe źródła dochodów bądź możliwości sfinansowania zadań, chociażby takich jak remont ulicy Kościuszki, ulicy Rybackiej czy przebudowa Alei 23 stycznia, jak najbardziej będziemy zabiegali, aby te zadania jak najszybciej zostały zrealizowane, bo wiemy, jak bardzo mieszkańcom na tym zależy. Czy chociażby remont dróg na osiedlu mieszkaniowym Niszek. Także jeżeli państwo macie jeszcze jakieś pytania, to służymy tutaj.